Ej widzowie, zróbmy w dzisiejszym odcinku coś, czego chyba jeszcze nikt wcześniej nie robił. Niech każda jedna łapeczka w górę pod tym filmem będzie jedną subskrypcją więcej. Ja jestem ciekawy, ile byście w taki sposób wbili subskrypcji, więc jak cię mogę prosić, zostaw łapeczkę w górę i zasubskrybuj też mój kanał. Tu masz czerwony przycisk do subskrypcji, musi być on szary, będziesz wtedy na bieżąco z każdym nowym filmem. Zobacz w sumie samemu, jak brakuje mało subów, samemu albo sama, jak mało subów brakuje do 140 tysięcy. Z góry dziękuję za każdą subskrypcję. Niedługo będzie odcinek z subskrybentem, na ekranie wyświetlam wam ostatnią obserwującą osobę z Instagrama. Jak chcecie się tu pojawić, wystarczy tylko, że wbijcie, zaobserwujcie mnie, link macie w opisie, a ja już nie będę przedłużał, ponieważ słuchajcie, jak wiecie, w poprzednim odcinku natrafiłem właśnie na, na dom tego Jeff the Killera. Śledziłem, może nie śledziłem go, tylko po prostu zauważyłem taką strzałkę, która nie dała mi spokoju i doprowadziła mnie ona do takiego miejsca. Jak oglądaliście poprzedni odcinek, to doskonale wiecie, do jakiego miejsca. Ej, wytłumaczy mi ktoś, dlaczego ten pigwin, czy ten zombiak, który był z Netheru, on nagle zginął. W ogóle ten dom jest taki dziwny, bo on składa się, zobaczcie, z Netheru, teraz jestem w Netherze i składa się z normalnej ziemi jeszcze. Tam jest teleport, zaraz znajdzie się kolejny teleport i wiecie co? Pominąłem! W ogóle patrzcie, to się poniekąd zmieniło troszkę, bo mnie tu nie było pierwszy timing i tutaj mamy więzienie Aureox i mamy więzienie Marchew i takie złe te... Nie wiem, o co mu chodzi temu Jeff the Killowi, czy on będzie chciał nas tu uwięzić. Nie wiem też, co się stało właśnie z tym moim kumplem, którym nagrywałem, jak spotkałem Jeff the Killera z marchewką. Weźcie, wbicie na jego kanał teraz, zobaczcie, czy tam, nie wiem, nie dodał czegoś czy coś. Link macie w opisie, wbicie, zostawcie mu suba. Gdyby co, piszcie mi od razu komentarze. A ja teraz otwieram tutaj to wejście, wchodzimy do środka i chciałbym pokazać wam coś, co ominąłem w poprzednim odcinku. Mianowicie, uwaga, uwaga. Znaczy, opcje są dwie. Albo ja to ominąłem po prostu, albo to zostało postawione, dostawione przez tego Jeff the Killera. Mianowicie, wchodzimy sobie do tego jakby domku jego i tutaj u góry jest skrzyneczka, w której jest książka. Zabieram ją do siebie, klikam prawym i spójrzcie tylko na to, co jest tutaj napisane. Jednego już mam. Czekam na drugiego. Wiem o nich wszystko. Czyli chodzi na to, że właśnie ten Jeff the Killer złapał tego mojego kumpla marchewko. Nie wiem, czy o to mu chodzi, czy o kogoś innego. Nie mam pojęcia. Patrzcie dalej. Ten świat będzie mój. Pokonam was. Będziecie sługami. Nikt, dosłownie nikt, nie zdoła mnie powstrzymać. No widzowie, umówmy się, ale takie słowa nie są słowami otuchy. Więc obawiam się najgorszego, zobaczymy. Kolejną rzeczą, którą chciałem wam pokazać, jest to, że Jeff the Killer stoi teraz blisko mojej bazy, blisko naszych bazy, razem z marchewką. I, znaczy marchewki nie ma, chodzi mi o to po prostu, że stoi ten Jeff the Killer obok mojej bazy i obok jego bazy i patrzy się cały czas w jedno miejsce. Nie wiem, czy w sumie nadal się patrzy, bo teraz mnie nie ma. Zresztą wracam teraz jak najszybciej i pokażę wam go. Nie wiem, może zaryzykuję i na tym odcinku i podejdę do niego bliżej, cokolwiek spróbuję zdziałać, zobaczymy. No i to jest to miejsce, które... Ej, co jest? Jak mnie zwalnia? To jest ten materiał, piasek, dusz. Okej, wychodzimy sobie do góry, a spójrzcie na to, na zewnątrz jest taka pogoda. Znaczy pogoda normalna, tylko że jest noc po prostu. Krówka, słuchaj mnie, widziałaś? Aha, no to fajnie mnie krówka posłuchała. Chciałem się jej zapytać, czy cokolwiek tutaj widziała podejrzanego. Co jest? Poziom i oko sfermentowane pająka chyba. Wygląda na to, że przed chwilą tutaj musiał być świeży kill. Halo, owieczka! Ej, ty tutaj widzę, że dowodzisz tym wszystkim na śniebiało, owieczka. Powiesz mi cokolwiek? Czy ktoś tu był? Halo? No, nic nie chcę mówić. Nie mam słów, widzowie. Dobra, ten tego expa sobie pozbieram, ale tego oka to na pewno nie chcę. Dobrze, pozbieramy. Pozbierane sorki. I idziemy dalej. Co jest grane? Wygląda na to, że przed chwilą tutaj musiał być świeży kill, tylko kto go zrobił? Wracamy jak najszybciej do mojej bazy, wchodzę do środka i w ogóle, gdyby ten Jeff the Killer dzisiaj się podejrzanie zachowywał, to mam uszykowane miksturę na niewidzialności. O ja, patrzcie, wiedźma. Nie, tylko żeby tu nie weszły. Wchodzimy do środka, okej, zaraz wam pokażę. Ty, nie mam żadnego materiału, żeby zabudować. No to lipa totalna, okej, ciul z tym. Wchodzimy do góry i teraz patrzcie, on gdzieś wcześniej stał chyba, o jest, w tym miejscu. Nie chodzi tutaj jak coś o czarownicę, tylko chodzi o tego Jeff the Killera. Patrzcie, stoi tam i patrzy się w górę. W ogóle nie rozumiem jego zachowania, co on chce tym pokazać. Co jest? Dzień, noc, dzień, no. Co jest grane, widzowie? To było tak, dzień, noc. Deszcz! O ja! I nagle ruszył się! Odwraca się!
Jejku, jak on wygląda w ogóle. Jejku, żeby mnie tylko nie zauważył. Dobra, czekajcie, czekajcie, stanę sobie tutaj. Co to było? Jej, dokąd on idzie? Musimy sobie zobaczyć. A, burza! Patrzcie, w którą stronę? Chyba tam do tej strzałki. Okej, tak więc teraz ten moment, ja zdejmuję sobie zbrójkę. To odkładamy tutaj i biorę sobie mikstury na niewidzialności. Ej, Noctowizji, ale ze mnie cymbał! No to dobra, nie te mikstury wziąłem. Aurox, ty matole, co ty zrobiłeś? Książki nie odłożyłem też. O ja! No to dobra, teraz chyba jak on to zauważy, to będziesz szukał. Widzowie, ja pomyliłem się i wziąłem nie tą miksturę, co trzeba. Okej, mniejsza z tym. Idę teraz śledzić go, zobaczyć, co on w ogóle chce zrobić. No szybko, Aurox, właśniesz do góry. Uwaga, gdzie on jest? Czej, tu mamy... Niejku, zombiaki paszu, won mi stąd. Nie... Jest, gdzie w tym. Jejku, 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 jejku. O chłopie, prawie bym nie zauważył. Won, won. I ty też won. Na hita. Dobra, zjem złote jabłko. Ciekawe, czy wszedł teraz tam do środka. Ej, pa, piorun jak pierdyknął, aż się ogień rozpalił normalnie, nie? Dobra, idziemy szybciutko, bo troszkę mi uciekł. Okej, wspinamy się. Jejku, jak te pioruny nawalają i ten śnieg w powietrzu. W ogóle go nie rozumiem. Czekajcie, zanim wejdę, to zobaczę, czy on przypadkiem nigdzie tutaj nie wszedł. Ej, ta lawa, czy ona tu była wcześniej? Nie pamiętam już. Tam go nie widzę nigdzie. Na okrągło na dworze mamy deszcz. Dobra, wchodzimy do środka, widzowie. Jak coś, to ryzykuję, ale mówi się trudno. W ogóle to mnie zastanawia. Patrzcie, biała wełna i różowa wełna. Co to w ogóle jest grane? Dlaczego to jest... Idzie Jeff the Killer, idzie. Okej, okay, jakby co, to ja sobie tu będę się chował. Czekajcie. Szedł dalej. Odwrócił się! Jejku! Ale szczęście. Pa! Nie widział mnie chyba, dobra. Mam nadzieję, że z takiej odległości... Po prostu nie ogarnął. Z takiej odległości... I wszedł chyba gdzieś, dobra, bo mi zginął. Czekajcie. Zróbmy tak, że może ja sobie uzbieram kilka bloków od syk, tu porozwalam tą ścianę i zabieram te materiały, idziemy dalej. Jakby mi nie wczytuje dalszego miejsca, patrzy się na coś. Słuchajcie, gdyby co postawię, może sobie cyk i cyk, o, tak będę stał, pa, 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 pa. Co on tam robi? Stoi w miejscu, spogląda się na coś i poszedł dalej chyba. Nie, wszedł tam dokądś. Wszedł, wszedł, wszedł. Dobra, przyspieszmy teraz, podejdźmy bliżej, gdyby co postawię sobie bloki. Uwaga, ojejku, jejku, jejku. Zostałem. Ty, chyba mnie widział, ale nie jestem pewny. Dobra, czekajcie, proszę, idź sobie jak najdalej, żebym tu nie wszedł w moją stronę. Stoi cały czas na okrągło. Co on tam odwala, widzowie? Patrzy się na to więzienie. Czy on tam kogoś złapał teraz? Może ma mojego przyjaciela, tego marchewkę. Nie jestem pewny. Dobra, poszedł dalej. Okej, przyspieszmy sobie. Albo zorientował się, że nie ma książki, która Jejku, się wystraszyłem. Która wcześniej właśnie była, widzowie. No, taka opcja też wchodzi właśnie. Pierwszy. Ta i tu jest co? Tajmi. A tu są te więzienia. Spójrzcie tylko na to. Dobra, otworzę. Zobaczmy, czy ten... Czy ta był chyba tu w środku, tylko coś robił? Nie wiem. Odkładam tą książkę. Ja jej nie chcę na pewno. Cyk, zostawiamy. I wychodzimy stąd jak najdalej. Idziemy dalej śledzić. The kill... Ej. Aha. Mówiłem wam. W poprzednim odcinku mówiłem, że drabina służy, jak was plecy swędzą, żebyście sobie podrapali. No ja wam mówię poważnie, spróbujcie sobie. Od razu przejdzie te swędzenie. Czej, co on robi? Patrzy się na dźwignię. Rick włączył coś chyba. Tylko co mu to niby da? Ja to klikałem wcześniej. Jejku. Jak ja to klikałem, to mi nic to nie robiło. Pod żadnym pozorem. W ogóle po co mu jest niebieskie łóżko? Tak mnie to zastanawia. Ej, dobra, poszedł w którąś stronę. Chyba gdzieś tam do tyłu. Znaczy, na pewno. Bo gorzej jak się chowa za tym, ja wyjdę i mnie pierdyknie tutaj glowstone. Widzowie, ja bym musiał na niego jakąś pułapkę zrobić, tak mi się wydaje. Możecie napisać w komentarzu, jak macie pomysł na jakąś pułapkę, to co by ciekawego zrobić. Czyli poczekaj chwilę, niech odejdzie, bo nie chcę od razu w ten portal wchodzić, żeby nie stał jakoś blisko, bo wtedy wiecie. Dobra, w sumie nie będę zbyt długo czekał, bo jeszcze mi ucieknie, zwieje. Wchodzimy do środka. Uwaga. Teleportację normalnie mamy teraz, widzowie. Ło! Okej, okay. Wczytywanie terenu. Jesteśmy. W poprzednim odcinku straszył on właśnie mnie w tym wózku. Był tam w środku. Ale teraz wydaje mi się, że nie ma chyba o mnie pojęcia, że jestem tutaj. Czekajcie, czekajcie, zobacz. Ej, o, otwarte. Otwarte. Stoi na dole, patrzy się na coś.
O panie, panie, jo! Zwiałem sobie przez chwilę, żeby się tylko nie wrócił i nie zauważył, że ten płotek jest rozwalony, widzowie. Był tam w środku, czyli taki, tam jednak coś jest ukrytego. Może to zobaczymy zaraz, albo może nie, nie wiem. Fajnie by było odkryć też jakiś jego słaby punkt, czego się boi, czy cokolwiek. Jak wiecie jakieś informacje na temat Jeff the Killera, to piszcie w komentarzu. Nie, 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 nie udeczka, znaczy nie udeczka, tylko wózek, tam do tyłu. Czekajcie, trzeba to naprawić, cyk. No, won, nie, pojechało. O, to nie ja to zrobiłem. Okej, okay, zamykamy. I czy on już stąd poszedł? Idziemy sobie stoi, patrzy się, patrzcie widzowie. Wyszedł przed chwilą z tej oto dziupli jakby i idzie dalej. Teraz jakby przyspieszył, znowu się spojrzał w prawo. Ciekawe, czy może śledząc go, doprowadzi mnie do tego mojego przyjaciela. Ja, spina się do góry po drabinie, ale w jakikolwiek dziwny sposób. Tak głowę zrobił i się zaczął spinać. O, gościu. Cześć, tu zamknął za sobą. Chyba to było to miejsce, ale nie jestem pewny. Dobra, zobaczmy, czy on już szedł po drabinie. Glowstone? Chyba go nie było. Nie wiem, już teraz. Dobra, widzowie, teraz znowu ten śnieg. Ja nie wierzę. Tam chyba też nie wszedł. Na dworze mamy noc. Okej, wspinamy się do góry. W ogóle w poprzednim odcinku znalazłem też jego jakby mieczyk i jego, no nie nóż, tylko kos. No nie wiem, szczerze mówiąc, widzowie. Miecz chyba, Jeff the Killer Knife, nóż Jeff the Killera, czy coś takiegoś. O ja. Świeży kill tu był chyba przed chwilą. Aż mnie normalnie teraz głowa zaswędziała i się musiałem podrapać. Ale to nie jest teraz najważniejsze. Pa, robi coś, zabrał chyba. Cześć, cześć, cześć. Rozgląda się. Ojejku, usłyszał mnie czy co jest grane? Aż sam nie wiem teraz, widzowie. Wrócił z powrotem. I zobaczmy. Nie, on wyszedł tylko na chwilę, żeby zobaczyć, czy nikt go nie śledził przypadkiem. No to mnie nie zauważył. Hehe. Okej, okay, udało nam się, widzowie. Tylko pytanie, co? Tam ma takie tajemne przejście. Ja o nim wiem. Pa, zamknął sobie. O, ojejku. Jejku, jejku, jejku. O, poszedł. Ta, poszedł, przeszedł dalej. Idziemy dalej za nim. Ty, co tam może być? W którą stronę on poszedł? Tutaj chyba? Zobaczmy. Jeszcze się nie widzę go nigdzie. O, widzowie. Zgubiłem go, czy co? Nie, 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 tylko nie to. Czekajcie, przyspieszę może delikatnie. Jeff the Killer. Gdzie on jest? Ej, zniknął mi nagle. O ja. Nie, zgubiłem jego ślad. Ten śnieg jeszcze pada na okrągło. Nie mam pojęcia, w którą on stronę poszedł. Dobra, zasuwam do przodu. Miejmy nadzieję, że uda mi się gdzieś go zaraz złapać. Nie przestaje, cały czas biegniemy. Ajajaj, te liście jeszcze denerwujące. Ja biegnę do przodu i muszę zobaczyć, gdzie będzie Jeff the Killer. Jest, tutaj, patrzcie. Stoi na lodzie, patrzy się. Łódkę sobie postawił. Co jest? Jakbym mnie usłyszał. Ty, może za głośno coś powiedziałem. Okej, okay, dobra, schowam się na chwilę, schowam się. Dobra, teraz mnie nie widzi, 1000% mnie nie widzi. Okej, okay. Świnka, nie przesuwaj mnie teraz. Co jest grane? Czekajcie. Co on robi? Ej, gdzie on jest? Popłynął na łódce dokądś. Zniknął mi. Ej, co to było? Widzieliście to? Wciągnęło go do tyłu i nagle do przodu. Jo. Dobra, muszę popłynąć też, sprawdzić to. Koniecznie, może tam jest mój przyjaciel. Może kto inny tam jest, nie mam pojęcia. Sprawdzimy. Łódeczka. Dobra, przerabiamy sobie. Łódeczka zaraz będzie. Cyk, stawiamy stóż rzemieślniczy. Okej, okay, i łódka. Ty, jak się robiło łódkę? Nie pamiętam już. O ja. Dobra, czekajcie. I bzium, i bzium, i bzium. No, poszło, włącz gościu stąd. Łódka, tu. A, w taki sposób. Okej, okay, dobra, już mi się przypomniało. Znaczy, nie przypomniało, tylko dostałem informację normalnie z tego, że z podpowiedzi takie. A to kto to za ten stwór? Tego chyba nie widziałem wcześniej. Widzowie, jak wiecie w komentarzu, jak go się nazywa, dajcie znać. I dwa. Creeper, jejku, co się dzieje? Ale go wchłonęło we mnie. Dobra, stawiamy łódkę, idziemy tam szybko zobaczyć. Co ten Jeff the Killer tam ma? Ciekawe, ale śnieżyca. Tak dawno to chyba nie było takiego śniegu. I pa, płynę sobie na łódce. Ja tam mogę wpaść nawet do wody. Jest ta łódka Jeff the Killera. Spójrzcie na to. Dopłynął. Cześć, zabieram swoją łódkę. Jak coś, teraz musimy być ostrożni. Co tu jest? Spójrzcie tylko na to. Jakieś ślady? Nederowe bloki? Owieczki, co się tak patrzycie? Czy wy jesteście jakimiś strażnikami tutaj, czy co jest grane? Dobra, czekajcie. Idziemy zobaczyć. Co jest tutaj? Uwaga. Sprawdźmy to.
Czekajcie. Nie, no nic nie widzę. Nie, czekaj. Jeżdżę... czy ja tam widziałem kolejnego Jeff the Killera? Czy jeden, drugi? Spojrzał się na mnie! Jejku! Rodzina Jeff the Killer! O ja! Pa! Jeden! Widział mnie! Czekaj! Patrzy się! Dobra, są zamknięci! O, o! Ich tam było z czterech, widzę! Nie, dobra, dobra! Ja stąd zwiewam! Rodzina Jeff the Killer! Czajcie to? Czyli dokąd on tak cały... Do tego miejsca on cały czas tak podążał. Ja stąd uciekam, spierniczam, żeby nie powiedzieć. Nie chcę mieć tu żadnego śladu. Idę się schować i wrócę do mojej wioski, ale to już chyba w następnym odcinku. Widzowie, koniecznie sprawdzajcie ten kanał Marchewki. Ja nie wiem, co tam się dzieje. Może on doda jakiś odcinek, zobaczymy. Zasubskrybujcie jego kanał, link macie w opisie. Tak samo wbijajcie na mój kanał nowy. Link też znajdziecie w opisie na Instagrama. Wszystko macie w opisie. Zaglądajcie koniecznie pod tym filmem. O, tu jakieś wejście, można się schować. Napiszcie w komentarzu, co powinienem zrobić w następnym filmie, a ja już się z wami będę żegnał i widzimy się już jutro. Trzymajcie się, widzowie. Życzę wam miłego dnia.